Brawo dla mojej Kamili za to, że wzięła udział w tym eksperymencie. Moi drodzy, kiedy byłem na targach parentingowych, przypiąłem sobie do swojego brzucha taki sztuczny brzuch ważący 7 kg i po pół godziny już miałem dosyć. Tragedia. A wyobraźcie sobie, że dziewczyny, które są w ciąży, mają tak przez ostatnie 2 miesiące taki mega ciężki, duży brzuch. Wielki szacun za to, co robicie dla tego świata. I chcieliśmy to po prostu sprawdzić, jak to wygląda u nas w kulturze, w naszym społeczeństwie, z ustępowaniem miejsca w komunikacji miejskiej oraz w sklepach. Ten film jest tylko odzwierciedleniem odczucia, subiektywnego odczucia mojego i Kamili na przestrzeni ostatnich kilku tygodni, więc to jest tylko nasza opinia, może ktoś miał gorsze przypadki. Podczas tego testowego filmu Kamili ustąpiło bardzo dużo osób. Bardzo dziękuję. Był ten starszy pan, który powiedział do Kamili, że się bardzo słabo czuje, ale niech pani siada i odpoczywa. Naprawdę. Dużo zdrówka, proszę pana. Mieliśmy taką jedną sytuację. Chłopak widział Kamilę, że jest na niego na wprost, ale odwrócił wzrok. I nie oceniamy tutaj. Wydaje mi się, że mógł się, nie wiem, zagapić, był zamyślony, może gdzie indziej był. Ale będzie przykładem dla innych, tak żeby tego to się nie powtórzyło. Jeśli chodzi o sklepy, to wydaje mi się, że kultura w społeczeństwie w Polsce jeszcze nie dorosła do tego. Nie ma takiego zwyczaju, się przypuszcza kobiety w ciąży. Pojawiają się kasy z pierwszeństwem, czyli właśnie dla kobiet w ciąży, rodzin z dziećmi, dla osób niepełnosprawnych. I wydaje mi się, że też pracownicy na kasach są edukowani, żeby widzieć kobiety w ciąży i wołać je i prosić. I tam urwało początek, ale rozumiecie, o co chodzi, że pani powiedziała, proszę pani tutaj przodem przed kolejkę. To wszystko zależy tak naprawdę od tego, jakimi ludźmi jesteśmy. Jeśli jesteśmy dobrymi ludźmi, karma wróci do nas. Jak ustępujesz miejsca, to zobaczysz, że za kilka tygodni, za rok może coś dobrego do ciebie wrócić. Mam nadzieję, że moi widzowie zawsze będą aktywnie patrzeć, kiedy będą podróżować i zawsze będą ustępować kobietom w ciąży. Mam nadzieję, że wam się podobał odcinek. Jeszcze raz brawo dla Kamili. O, i właśnie, przyjmujemy donaty na kolejne projekty. Kolejne projekty. Linki są w opisie i mam nadzieję, że widzimy się w piątek. Do zobaczenia.